Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych cały czas wymienia swój sprzęt na nowszy. Nowoczesny sprzęt i doświadczeni lekarze są gwarancją leczenia na jak najwyższym poziomie. Dzisiaj informujemy o wymianie w zasadzie całego sprzętu poradnika. Mamy nowe USG, fotele, lampy, KTG, także już ten cały komplet sprzętu, który jest potrzebny do diagnostyki w poradnika, jest wymieniony. Myślę, że w przeciągu najbliższych miesięcy ogłosimy też przetarg na remont tej poradni. Przychodnia zyskała aparat USG, który kosztował około 400 tysięcy złotych. Daje on trójwymiarowy obraz w czasie badania. To przede wszystkim sprzęt najnowszej generacji, który przede wszystkim pozwoli na wykrycie wszelkich zmian w czasie ciąży, ale również chorób jamy brzusznej czy narządów wrodnych u pań w każdym wieku. Pozwala śledzić już od najwcześniejszego okresu życie małego dzidziusia. Może to życie być obserwowane, no oczywiście przez personel, ale też przez mamę, przez tatę, i na pewno jest to taki czynnik powodujący też powstawaniu takich najbliższej więzi. Oczywiście to jest sprzęt, który przede wszystkim jest do diagnostyki. Zdaniem pracowników polkowickiej przychodni ważna jest również profilaktyka, a dzięki nowemu sprzętowi można wykonywać komplet badań. Świadomość kobiet w takim moim wieku, ciut w lewo, ciut w prawo, jest. Panie pilnują tego marca i kiedy będzie, to już od lutego, od grudnia, czy na pewno będzie, chcą mieć to badanie USG. Wtedy ich mobilizuje, żeby się zarejestrować na mamografię piersi od razu, mają cytologię i naprawdę, wiecie, może mało nas tak troszeczkę nie zadawala to, że jednak nie chcą się badać, cedują to na USG piersi. Prawda? No także jest sprzęt, to trzeba go wykorzystywać. Polkowicka przychodnia oferuje badania cytologiczne, badanie piersi przez położne, mamografię oraz USG piersi.